odczekajmy turę. To teraz użyjmy tego, co by nie tracić. Zobaczmy, czym jest to. Jest to pancerz ze skór. Tylko mamy w tej chwili chyba znacznie lepszy. No, niezbyt lepszy. Tutaj armor points 10, tutaj... No, to jest lepsze. 15. I tu zwiększa zręczność o 2, a nasz daje co? Daje percepcję o 2 oraz... O, w sumie jest lepszy. Daje większy bonus. Zwiedzamy dalej. Znowu skrzacik tutaj rzuca. No i leci do nas tygrys. 104, czy ja bym troszeczkę teraz odczekał, żeby uzyskać zdrowie. No wystarczy, nie musi być na maksa. O, może będziemy mogli sprzedać graty. Care to buy something? O, jest coś fajnego. 1600, to bierzemy od razu, bez zastanowienia. Teraz tak, czym jest ta ręka? Rękawice, które dają armor 3, ale chyba mamy coś lepszego. To weźmiemy. Kup. A jeśli chodzi o sprzedaż, to tak, to nam już nie jest potrzebne. 240, niestety kasa... cena 0. Czyli kamień nie opłaca się nijak trzymać. Jeśli chodzi o strzały do łuku, to też naprawdę grosze. Tarczy w sumie nie używam. Nie wiem, czy warto ją nosić, czy nie. Zresztą jestem przeciążony, więc tak, to sprzedajmy. Doposażmy się, jeśli chodzi o głowę. I sprzedajmy to, co mieliśmy poprzednio. Są, porównajmy to. Tu jest armor 40, a tu jest armor 10. No, to nie ulega wątpliwości, co należy zrobić. Mamy dużo rzeczy, właściwie mamy więcej rzeczy, niż ja potrzebuję. Zobaczmy, co tu jeszcze można opchnąć. Wezwanie bestii. Otwieranie, żarcie, wykrywanie pułapek. No i do przekopywania się, chociaż ani razu nie miałem okazji z tego skorzystać. To by było chyba na tyle. Teraz tak, do czego był antidotum? Czy to mi potrzebne jest? Ciężko powiedzieć. Teraz tak, czy jak tu wejdę, czy ja stracę życie? Kamyki nijak nie są potrzebne, nic nie są warte, więc po co je zbierać? O, pułapka aktywowana, na szczęście nie zadziałała. Odczekajmy turę, grzejmy gościa. Otwieramy. Tu jest pająk, zatem trzeba odczekać dwie tury. Przywalić mnie. Co ja zyskałem? Poziom 13. Nawet nie zauważyłem, że skoczył mi poziom. Teraz co dalej? No, tutaj jest ciekawostka. Myślę, że walniemy w zdrowie. Mamy 195, da nam plus 15. Znaczy plus 15 mielibyśmy, nie wiem, czy to jest już po zmianie, 195, zaraz zobaczymy. A, zdrowie dało jednak plus 2. Skrzacik będzie to nas walił. I czasami nawet nie daje się trafić. Tutaj raczej niczego nie spotkamy, bo to jest... Zobaczmy, co tam jest. Kamyk. Szkoda, że nie widać wcześniej, co tam jest. A, miałem to sprzedać temu dziadkowi. Wywalamy to. To można by sprzedać. Jak go jeszcze raz spotkamy, to łapniemy. Teraz tak. Do tego pasowałoby doskoczyć. Rozwalony. Tam było żarcie, za chwilę po nie wrócimy. Ile ja mam teraz, jeśli chodzi o 82, czyli jakieś malutkie żarcie można by wciągnąć, żeby nie być przeciążonym. Medium, to w sumie... O, tu są malutkie. O ile to skoczyło? Praktycznie do setki. Zwiedzamy okolice. Tu jest wróg.
czekamy dwie tury, jesteśmy dobrze przygotowani, więc atak. Następnie atak z jedynki. No i po wrogu. To jest pułapka. No, żeśmy się jeszcze władowali w pułapkę. To można zabrać i opchniemy dziadkowi. Jestem przeładowany, ale to nie jest jakiś kłopot, ponieważ tu już praktycznie nie ma przeciwników. Jest dziadek, no i bardzo fajnie. Ponieważ mamy dla ciebie graty do opchnięcia. Najpierw to. Nie za wiele, bo tylko jest 111. I jeszcze był... O, tu jest. O, to 400 jest warte. Tak naprawdę można by jeszcze zwiedzać, skoro on tutaj cały czas lata i pozbierać graty. Tylko, że widzę, że ten mój koleś nie za bardzo się zatrzymuje. Staje tylko na wyjściu i wejściu. Zaczekamy, aż ten dziadek się przemieści, bo on coś nie chce. Dobra, poszedł. I okrągłem w dół. Pytanie, co nas tutaj spotka? No, dźwięk jest ciekawy. Ciekawe, co tu za nami sunie. To nie było wyzwanie. Tam jest kot, który pewnie do nas doskoczy. Ale my go uprzedzimy. No, tego się nie spodziewał. To sobie zbierzemy. Do tego też doskoczymy. No, kot potrafi zdrowie odzyskiwać. Ale tutaj raczej już nie. Otworzymy drzwi. Pojawił się tygrys. No i tak szybko jak się pojawi, tak szybko i zniknął. Tygrysy nie są wyzwaniem. Ale tu już może być małe wyzwanie. No. Jakie życie straciliśmy? Mocny jest, kurczę. Też wiemy, żeby z tygrysami się nie bawić. Pułapka. Och, wybuchowy gość. Zbieramy. Dobra, minęło, to teraz odzyskamy sobie zdrowie. Ciekawe, czy tutaj jest ten przenośny handlarz, że tak powiem, przenośny. 42... Po co ja w ogóle zbieram tyle tego, jak mam tego całą masę? Do tego możemy doskoczyć. Ta automatyczna eksploracja jest naprawdę super. No, to nie jest fajne, ponieważ on tu zaraz jeszcze tamten dochodzi, kurczę. Trzeba jednak się wycofać do miejsca, którego będziemy mogli atakować pojedynczo wroga. To teraz uwalniemy go... Nie, jedynką najpierw. Nie chcemy dwójki, chcemy jedynki. Nie udało się. Tarczy teraz też nie użyjemy. Kurczę, mocny jest. Jaki scroll. Czemu on się zatrzymuje? Chyba przez te drzwi. Tutaj mamy coś, nietoperze. Idzie do nas niedźwiedź. 170 życia. To są chyba kule do muszkietu. Tak, 36 stalowych kul. A tutaj czapka na głowę, skórzana. Tu zaczekamy, idzie jakaś kobra. Drzwi do otworzenia. Tutaj raczej już niczego nie spotkamy. Ciekawostka, jakaś tarcza. Tylko jesteśmy przeciążeni, a zatem pasowałoby się czegoś pozbyć. Może na początku tego, co może być najtańsze. No, raczej nie chcę tego wymienić, jak chcę się tego pozbyć. To jednak nie pomogło. To może zjedzmy sobie coś. Tym razem to medium. Jest. Możemy już się znów poruszać. Ach, to nie było dobre. To możemy zabrać, tylko żebyśmy... No, jesteśmy przeciążeni. Teraz raz sobie tego użyjmy. Zero. Nie trzeba. Ciekawostka.
To tak, pasował, teraz doskoczył do niego. No, to w zupełności pomogło. Wycofamy się, bo tam wygląda takiego kolesia, który strzela. Ale wygląd jednak... Wygląd mylił. Szczur rozwalony z miejsca. Tutaj zaczekamy. Ktoś do nas strzela. Za daleko. Jednak trzeba ulepszyć ten skok, bo gdy będziemy skakać o trzy pola, będziemy mogli atakować tak naprawdę każdego. Potrzebujemy klucza, ale wiemy, że można to obejść, więc klucz jest nam niepotrzebny. No, ten jest jakiś mocniejszy, więc go zdzielimy z tego. To już rozwalone. Pułapka napotkana, ale poradziliśmy sobie z nią. To moglibyśmy wziąć i sprzedać, tylko nie mamy niestety jak. Co jest pod spodem? Przejdźmy jedno pole. Mana, która doładowuje, bierzemy. Tu jest miecz. Dobra, bierzemy wszystko, co jest. Wiem, że to niezbyt mądre, ale mam nadzieję, że spotkam tego dziadka, ja mu ciopnę. A kolejny poziom. Idzie jak na razie łatwo. Zobaczymy, jak będzie na późniejszych poziomach. Plus jeden los. Myślę, że los będzie najlepszy. Ponieważ to on determinuje wszelkie takie walki, więc może się przydać. Rozwalony. Tu jest zejście, ale jeszcze z niego korzystać nie będziemy. Więc tak, tam na górze jest koleś. To ten, co tak dziwnie lata. Ale został też zniszczony. Pytanie, gdzie nas jeszcze nie było tutaj. O, przez dwie pułapki przeskoczył i nic nie trafiło. Naprawdę. A to? To trzeba będzie przekopać. Dziwne, że wszystko to po prostu pada pod kopniakami. Ale zaraz, tam był gościu. O! Pancerz, ale to za chwilę go sprawdzimy. Coś tu kurczę było. No właśnie, handlarz jest. Najpierw zobaczymy, co my tu mamy. Pancerz. Ten pancerz daje nam 20 punktów, ale jest niestety nieco źle, że tak powiem, ponieważ daje zręczność minus 1. Porównajmy to z tym, co my mamy. 10 kontra 20 pancerza. Ten daje plus 2 percepcji, plus 2 zręczności. Dobra, wymieńmy, co prawda jest to trochę gorsze, jeśli chodzi o parametry. No i teraz pozostaje posprzedawać graty. Zobaczymy, ile na tym zarobimy. Chodź, dziadku. Na handel. Teraz pytanie... To sprzedamy. To tak, miecz też sprzedamy. I tak walczymy tym dwuręcznym toporem. W sumie po co nam tarcza w takim wypadku? Tarcza jest warta 119, czyli tyle co i nic. Kula do muszkietu też. Jest prawie 3000 kasy. Warto by się zastanowić nad tym, co tu jeszcze można zrobić. Jak widać, wszystkie te scrolle prawie nic nie ważą. Scroll of Lock. Skoro mamy tutaj... gdzie to jest? Tutaj. Trzy kamyki. A, jest Lock i Unlock. To Lock nam raczej nie będzie potrzebne. A to jest czego? Locking. To sprzedamy. Jeszcze nie miałem okazji używać tych scrolli.
Będziemy chyba wkrótce coś, czegoś użyję. Tak, dajmy tutaj wezwanie bestii, jedynka. A tylko teraz nie mogę, musiałem sobie najpierw wrzucić do slotu. Teraz co my tu mamy? Pierścień. Ten niczego nie daje. Sandały i tak dalej, to są tylko graty. Co daje tutaj ta czapka? Nic, ponieważ mamy coś lepszego. No tak naprawdę nic nam dziadek nie ma do zaoferowania. Dobra, żegnamy. I sobie jeden scroll przyzwania, może jakiegoś Beast 1 gdzieś tam było. Tu jest wyzwanie bestii 1. Użyjemy wkrótce. O, teleport. Czemu czasami wpakuje się jeszcze w coś, co tak naprawdę można było minąć? Co tu jest pod spodem? A, znowu otworzenie jedzenia. Mam już tego całą masę. Nie tu szukamy tych okrągłych, ponieważ okrągłe prowadzą w dół. Właśnie tego. No, wchodzimy. Czyli mamy kolejne zadanie. Znaleźliśmy jeden z orbów. Przynajmniej na to wygląda. Tak. Co to jest? Napój, który będzie nas nieco ożywiał. Tu jest masę rzeczy do rozwałki. Pytanie, czy są też takie, które wybuchają. Skorzystajmy teraz z X-a z eksploracji. Łucznik. Trzeba by raczej do niego podejść. Jeszcze mocniejsi są. Już nie ma tak łatwo. To zabraliśmy. Teraz jak pasowałoby zobaczyć 84%. Jak to teraz zjem medium, to się raczej nie opyla. Ale niech będzie. Znów będę bardzo, bardzo przejedzony. Na szczęście nie jest to negatywne. O! Coś jest dobrego. Topór wojenny. No, tu się warto zastanowić. Teraz tak, co on ma? Od 3, 3 plus od 1 do 30. A względem tego? Chyba sobie raczej tego weźmiemy. A właśnie, zobaczmy, jak to wpływa na zadawane obrażenia. Gdzie jest atak mój? Tutaj, damage. W tej chwili damage to 29.15. Jak sobie zmienimy? 29.15. No jest różnica. 20, 29. To jednak jest. Idziemy dalej. A, to jest dosyć malutka, mała plansza. O, halabarda jakaś. Mitrilowa halabarda, a to? 5 bazowe, no to już nie jest aż tak mocne. Pasowałoby teraz spotkać tego staruszka i całe te nasze graty sprzedawać. Teraz tak, tutaj wszystko jest jakby otoczone drzewami. Pytanie, czy tu jest jakieś przejście, czy ja muszę z killoffa korzystać, żeby się tu przebić? Nie. Czy on chce z nami walczyć? Tak, chce z nami walczyć. To niedobrze. To tak, doskoczymy do niego. Dostał łomot. Teraz go zdzielimy. To nie pomogło. Chyba trzeba będzie spróbować teraz przyzwać potworka. Ścieżka zablokowana, czyli to jednak trzeba zrobić gdzieś tu. O, mamy. I on też walczy po naszej stronie. O, wróg pokonany. Ciekawe, czy teraz gościu przejdzie za nami do kolejnego poziomu, czy też on jest tylko na poziom. To tak, przede wszystkim odzyskajmy zdrowie. Wcześniej moim problemem było to, że bałem się odzyskiwać zdrowie, ponieważ to też powoduje, że postać jest nieco głodna.
ale już nie teraz. Tylko to przeciążenie nam niezbyt służy. 103%, wow, to jest po prostu obiedzone. To teraz tak, to zniszczymy. Podstawowo teraz zaczekać jedną turę. Wygląda też, że gościu potrafi nam życie odbierać. Zwiedźmy dalej. Dobra, tego zdzielimy, bo strasznie nam ucieka. Czekamy, które są coraz mocniejsi. Już nie ma tak, że jedna strzała po gościu. Skrzynia do rozwałki. O, tygrys. Z tego co pamiętam, tygrys był dosyć potężny, więc zdzielimy go. Kurde, co z nim? Jakiś napalony? Czemu tyle wali? Dobra, gościu odpoczął. 94, jeśli chodzi o pożywienie, czyli jesteśmy aż przejedzeni. Ja też jestem przeciążony, więc to jest kłopot. Doskoczymy teraz do kota? Za daleko. Dobra, kot zniszczony. Otwieramy. Zaczekamy aż... O, gościu też potrafi doskoczyć. Zniszczony. Trochę życia nam zbrakło, to odczekajmy. Niedźwiedź. Jednak gdy jestem przeciążony, to oni jednak efektywnie działają. To może zrobię tak, ja sobie wszystko zrzucę tutaj w jednym miejscu. Zobaczmy na mapce, gdzie to jest. Tutaj w tym miejscu. I jak spotkam staruszka, to po prostu będę wiedział, gdzie on jest i na koniec mogę tutaj na tą planszę przejść w to miejsce i rzecz jasna zebrać to. Tak, zobaczmy po kolei. Weapon. Typu nie ma nic. Armor. Jest tarcza, której nie używam. Bo ja wymieniłem się z tym, co mam. Tarczę zrzucamy. No i teraz inne. Co możemy jeszcze zrzucić? Całe resztę używamy. Jakieś antidotum i tak dalej, wezwanie. Można by się tym nieco pobawić. Dalej jestem przeciążony, ciekawostka. Ten pickaxe, czy to mi się przyda? Vault of Gluttony. Żarcie. Z żarciem jest chyba aż nadto. Na razie to zostawię, ponieważ... Kurczę, użyłem. Zrzućmy to. Ja już chyba nawet miałem dwie takie. Tak, dwie są. No. Muszę tego... To tak, to trzeba by zjeść, bo to się zepsuje. To możemy zrzucić. Drop. Duże racje. Też zrzucimy. Zawsze mogę sobie wyczarować. Już nie jestem przeciążony. Czy coś jeszcze mam, czego mógłbym się pozbyć? Zrzućmy dwa. Jeden sobie zostawmy. Dobra, idziemy dalej. To jest zamknięte, więc skopa trzeba sprzedać. Pozwalone. Teraz zobaczymy, jak walka będzie przebiegać. No, całkowicie inaczej. Skasowany. Teraz już tak nie zaszaleję jak poprzednio. Tutaj gościu podbiegł, więc sprzedam mu kręcę. No, dosyć nieźle oberwał. Tu jest skrzynka do rozwałki. A pod tym jakiś czepek. Tak. Czepek Robin Hooda. Co tam jest? Tam jest znowu beczułka. Oj, tego nie lubię, bo on się rozkłada na takie mniejsze. Ale skoczył nam poziom.
Co dalej? Może zręczność agility będzie bardziej użyteczna. Te magiczne raty, nie wiem po co, przecież to nie upyla się tego brać. Odrzucanie tarczą. Ja dalej tarczy nie używam. To może być dobre, tylko ja się obawiam, że powoduje stratę tury, jak to wybieramy. No to lepszymy tą tarczę, skoro już ją posiadamy. Zwinimy się o pole, żeby nie walczyć z kilkoma przeciwnikami jednocześnie. Tak po jednym. Dawno żadna beczułka nie wybuchła. O, w końcu... A, to jest wróg. Był wróg. Czy mogę to skopa otworzyć? Nie, kopnę skrzynkę w bok. Ale spróbujmy teraz. Nie, tylko powoduje przesunięcie skrzynki. A zatem teraz czas... To sobie zjemy. Czas zatem poszukać czegoś, co... otworzy na tą skrzynkę. Wezwanie bestii. Kurde, zostawiłem to. Będę musiał po to lecieć. Daleko jestem? W sumie daleko, bo tutaj nasze graty zostały, więc pójdę po to. Zobaczymy, czy to ma okazję zadziałać. To skopa trzeba otworzyć. O, w końcu. Kurde, pół życia poszło. Czy ja mogę tu sobie wybrać co leży na ziemi? Chyba nie. I to jest właśnie problem w grze. A tu jest podobność. Mapa, czy tutaj... No nie. No właśnie tu jest kłopot z tym, że trzeba wszystko podnosić. Trzeba by to zgłosić autorowi, że powinien jednak dorobić możliwość wyboru tak naprawdę. A, tu jeden można sobie wrzucić do ręki. Drop, drop, drop. Glutony, to wywalimy, to rzecz jasna też, i to też. Będzie śmiałem, czy to sprzedałem? Ten Wand of Locking? Mam jeszcze Scroll of Unlock, zobaczymy, czy to zadziała. Czy to zadziała na skrzynkę? Pasowałbym go teraz sobie tutaj wrzucić. Scroll of Unlock. Pod siódemką jest. Filed. No, czyli może zawieść. To nie fajnie. Kociamber tu przybył. Ten, kurde, pamiętam, że wybucha. No właśnie. To nie było fajne. Krokodyl. Ale to nie jest przeciwnik, jak się odczeka. No ale żółw już tak. Tam jest strzelec. O, mamy klucz. Szczury. To tak, to zbieramy. Dokąd tym razem? Tam jest następny wróg, trzeba zatem zaczekać. Tylko coś nie chce po to chodzić. O nie, podszedł. Zbierałem tych gratów. O, to wygląda dobrze. No, w końcu coś fajnego. To zwiększa zdrowie od 1 do 2. Zobaczymy, o ile nam zwiększy. Plus 2, o, fajnie. Zaraz, tu jeszcze została jakaś flaszka. Taka łza, pusta butelka. Naprawdę, raczej się nie przyda. Teraz tak, kociamber, niech przejdzie o krok. Strzelimy go. I tu jest wyjście. Zobaczymy na mapie na przyszłość, gdzie? Tutaj. Zwiedźmy resztę terenu. Rozkasowany. Tu też coś chyba jest. No właśnie, strzelec. Doskoczmy do niego i go skasujmy.
Łuk. Nad łukiem chyba warto się zastanowić. Długi łuk. Podstawowe obrażenia 2 plus 1. Znaczy 2 plus 1 do 6, więc naprawdę badziewie. Niedźwiadek. Ale tego nie chcemy. Wróciliśmy do naszych gratów. Więc cała plansza już zwiedzona. Bierzemy wszystko, co jest. I lecimy do wyjścia. Jeszcze, kurczę, na pułapkę się nadziałem. To nie to. I to nas interesuje. Poznanie uczciwie od razu będą przeciwnicy. A, no właśnie. Ale to jest jakiś kłopot. I teraz rzecz jasna. Ustawiamy się tutaj w rogu. Zobaczmy, gdzie jesteśmy na mapie. I tu trzeba będzie wyrzucić całość rzeczy, które posiadamy, a następnie będzie można dalej eksplorować. Ale już jest późno, więc ja już na dziś będę kończyć.